Szanowni Państwo, od wielu lat Prawo i Sprawiedliwość próbuje odebrać nam radość z wielkiego, wspólnotowego, narodowego święta, jaką jest rocznica 4 czerwca. 4 czerwca to symbol wielkiej zmiany, która dokonała się najpierw przy stole, najpierw w poszukiwaniu porozumienia, a ostatecznie w pokojowym procesie, który odbył się za pomocą kartki wyborczej. 4 lata temu prezydent Paweł Adamowicz wraz z samorządowcami zainicjował próbę przywrócenia święta, które symbolizuje te wszystkie wartości. W niewysłanym zaproszeniu do gości prezydent zwraca się do nas w kontekście wartości, jakie niesie 4 czerwca i pozwólcie Państwo, że zacytuję fragment tego listu. Nasza inicjatywa jest wyrazem głębokiego szacunku dla bohaterów niedawnej przeszłości, jak i płynącego z niej zobowiązania. Droga do wolności zaczęła się przecież tu, w Gdańsku, w 1980 roku. To tu narodziła się Solidarność na czele z Lechem Wałęsą, która doprowadziła ostatecznie do kresu komunizmu w Polsce w 1989 roku. Ale nasza inicjatywa wynika nie tylko z przywiązania do tradycji, którą reprezentuje III Rzeczpospolita. Jestem przekonany, że traktuje ją Pan za dowód troski o teraźniejszość i przyszłość naszego kraju. Kiedy rząd PiS odwraca się ostentacyjnie plecami do tak ważnej rocznicy, odpowiedzialność za nadanie jej obchodom stosownej rangi spada na władze samorządowe. Nie mam wątpliwości, że na tym właśnie polega zobowiązanie, o którym wspomniałem wyżej, i na tym rola władzy obdarzonej mandatem obywatelskim. Przez lata samorządowcy brali na siebie ciężar obrony wartości 4 czerwca. Czas, by przywrócić temu wymiar centralny. Czas, by spotkać się 4 czerwca w Warszawie. Pamiętajmy też o tej wielkiej lekcji, którą niesie tamten dzień. Nie śpi, bo cię przegłosują. Wstańcie wszyscy, wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie. Szanowni Państwo, te słowa z Ody do Radości, hymnu europejskiego, który wielu z nas śpiewało czy 9, czy 1 maja, powinny być naszym mottem na najbliższe miesiące. Ja powiem więcej, one muszą być naszym mottem na najbliższe miesiące, jeżeli chcemy wygrać jesienne wybory. Musimy wszyscy być 4 czerwca w Warszawie i musimy wszyscy jesienią iść do urn. Bo to nie są wybory, kto będzie premierem, tylko to są wybory, w jakiej Polsce będą żyły nasze dzieci i wnuki. Czy to będzie dalej Polska europejska, czy Polska ksenofobiczna? Dla mnie najważniejsze jest to, w jakiej szkole będą się uczyć nasze dzieci i wnuki. Na co dzień, jako samorządowcy, widzimy ogromny kryzys w polskiej szkole. Kryzys finansowy, bo wbrew temu, co mówi minister Czarnek, dotacja starcza na coraz mniej zadań. Mimo że nominalnie rośnie, to jej procentowy udział we wszystkich wydatkach na oświatę z roku na rok maleje. Bo to jest szkoła strachu. To jest szkoła nauczycieli, których rangę próbuje się cały czas obniżyć, którzy muszą realizować centralne zalecenia i nie ma miejsca na ich autonomię. To jest szkoła ideologiczna, jedynej słusznej ideologii, szkoła, która nie przygotowuje młodych Polaków, młode Polki do tego, żeby żyć w nowoczesnej Europie. My takiej szkoły dla naszych dzieci i wnuków nie chcemy. My chcemy szkoły przyjaznej, doinwestowanej, która pozwala na rozwój młodych ludzi. PiS wie, że dobra edukacja to jest jedyna droga do społeczeństwa obywatelskiego i do prawdziwej demokracji. Dlatego ten zamach na polską szkołę, który dzieje się na naszych oczach, jest bardzo poważny. I jeżeli nie wygramy tych wyborów jesienią,
to skazujemy nasze dzieci i wnuki na szkołę nawet nie rodem zeszłego wieku, tylko rodem z państw totalitarnych. Bądźmy razem 4 czerwca, bądźmy razem jesienią, nie dla siebie, dla naszych dzieci i wnuków, żebyśmy mogli im zawsze spojrzeć w twarz i powiedzieć: zrobiliśmy wszystko, żebyście żyli w przyjaznej Polsce. Dziękuję. Pan marszałek Sapa. Szanowni Państwo, jestem tu dzisiaj tylko dlatego, żeby powiedzieć Państwu, że wybieram się 4 czerwca do Warszawy. Dla mnie to ważna data i chcę Państwu powiedzieć, że nie tak dawno, a 3 tygodnie temu byłem tu na placu Solidarności, przy pomniku Solidarności i obiecywałem rolnikom, że ich wspomogę w walce z tym, co się stało, z tym zbożem technicznym, z tym brakiem zaufania do tych rolników. Oni są dzisiaj również zdeterminowani. Powiem Państwu, że liczę na to, że 4 czerwca w Warszawie, i dzisiaj tu z tego miejsca apeluję do rolników, moich przyjaciół, do samorządowców, pracowników administracji samorządowej, o duży udział w manifestacji w Warszawie. Będę z tego tytułu bardzo wdzięczny. Natomiast wrócę jeszcze do naszego rolnictwa, bo jestem rolnikiem z wykształcenia, reprezentuję małe samorządy. Słuchajcie, jest olbrzymi kłopot, jeżeli chodzi o budżety małych samorządów. One ledwie dzisiaj funkcjonują, ledwie się trzymają. Myślę, że jeżeli te 35 miliardów euro z KPO i 65 miliardów z funduszy spójności nie wpłynie w najbliższym czasie do naszych budżetów, wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji. Także jadę tylko po to, żeby zamanifestować. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, w czerwcu 1989 roku byłam świeżo upieczoną 6-latką. Pewnie myślałam o tym, czy uda się wyjechać do babci na wakacje, pewnie o tym, jak będzie przebiegał początek szkoły od września. I zapewne było w tym więcej dziecięcej niefrasobliwości niż wolności. Ale w dorosłym życiu 4 czerwca to dla mnie wielka opowieść o wolności. O wielkim pragnieniu wolności, jakie towarzyszy każdemu z nas. Ta wolność, żeby była autentyczna, musi zakładać dostęp do rzetelnej, sprawdzonej informacji, a informacji dostarczanej nam przez instytucje publiczne. O edukacji szeroko powiedziała już pani prezydent Sopotu. To nie może być tak, że szkoły są zdominowane ideologią, już właściwie można powiedzieć tylko Czarnka, bo to już nawet nie do końca jest ideologia PiSu. Chcemy rzetelnej, nowoczesnej edukacji, z której nie uciekają również nauczyciele. To tylko dzięki temu, zyskując rzetelną edukację, rzetelną wiedzę na podstawie nowoczesnych badań, jesteśmy w stanie wtedy świadomie wybierać, świadomie korzystać z wolności. Wolność została nam również odebrana, jeśli chodzi o inną instytucję publiczną, a mam na myśli media publiczne. PiS tak bardzo boi się wolności, tak bardzo jej nienawidzi, że próbuje wszystkim Polakom ją zohydzić, korzystając właśnie z kanałów mediów opanowanych przez siebie. Przedstawiając wolność, która jest naszym absolutnie przyrodzonym prawem, jako naszą samowolę, zohydzając nam ją, mówiąc, że sami sobie z tym nie poradzimy, że musimy iść według ich partyjnego nurtu. Boi się tej wolności do tego stopnia, że tym, którzy próbują przejawiać resztki wolności, a więc samorządom, które są jeszcze wolne, które próbują z resztek wolności korzystać, które dobrze sobie z tym radzą, korzystają z tak znienawidzonej przez PiS Unii Europejskiej, z funduszy, po prostu te fundusze bezpardonowo odbiera, zmieniając ustawodawstwo ogólnopolskie, zmieniając ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku Gdańska to jest uszczerbek w kwocie 1 100 000 000 zł. To są olbrzymie pieniądze. Dla mnie jest to potężna motywacja, żeby dołączyć do marszu w Warszawie i bardzo Państwa tam zapraszam i już czekam na nasze spotkanie. Dziękuję. E,
Szanowni Państwo, przyłączając się do apeli koleżanek i kolegów, chciałbym słów kilka powiedzieć o tym, o czym tutaj już wcześniej powiedzieli, a na przykładzie małej społeczności. Boreda liczy niespełna 30 tysięcy mieszkańców, jest miastem rozwijającym się, gdzie przybywa rocznie około 500 mieszkańców, a zatem dynamicznym. Ale te wszystkie sprawy, o których mówimy, które mówią o wolności, dotyczą również albo przede wszystkim tego podstawowego działania samorządowego, obywatelskiego. Samorządy od 1990 roku funkcjonują, mają już ponad 30-letnią tradycję, a w tej chwili nie tylko ustawowo czy prawnie odbierane są możliwości samorządom, bo dodatkowe zadania nie własne są samorządom powierzane, ale również to jest ta ogromna presja ekonomiczna. Jesteśmy w tej chwili w dramatycznej sytuacji, jeżeli chodzi o budżety. Mówiła tutaj koleżanka z Gdańska o tym, że ubytek dochodów w postaci PIT-u w Gdańsku jest ponad 1 mld zł. U nas jest to kwota 15 milionów i zdawać by się mogło, że to jest nic w stosunku do Gdańska, ale obrazowo przedstawię, jak to dramatycznie wygląda na podstawie budżetu roku 2023. Musieliśmy wyciąć wszystkie zadania, praktycznie rzecz biorąc, drogowe. Kończymy tylko zadania z dofinansowaniem z roku 2022, czyli nie zrealizujemy około pewnie 6 km, 7 km dróg. Mieliśmy robić przedszkole, bo z racji tego, że przybywa mieszkańców, przybywa również dzieci i to są potrzeby w zakresie szkół, przedszkoli, żłobków. Mieliśmy w tym roku rozpocząć realizację przedszkola przy szkole, która pęka w szwach, bo funkcjonuje na trzy zmiany już. Niestety tego nie robimy. Musieliśmy wycofać się z części zadań budżetu obywatelskiego, dlatego że po prostu nas zwyczajnie na to nie stać. Już w tej chwili włączamy z dużym opóźnieniem oświetlenie uliczne, rozwarcie między wydatkami bieżącymi a dochodami własnymi, to już jest kwota w redzie około 9 milionów złotych. To na 150-milionowy budżet to jest potężna kwota. Nie mamy czym tego pokryć. Praktycznie rzecz biorąc, nie wiemy, jak będziemy funkcjonować do końca roku. Wprawdzie w kwietniu na konferencji w Sopocie pan wiceminister finansów obiecywał, że jakieś pieniądze dostaniemy. Ale ten trend centralizmu, centralnego zarządzania w naszym kraju, a ja wiem, bo funkcjonowałem w tamtych rzeczywistości planowania centralnego, czym to się kończy. To jest katastrofa. Jeżeli my nie wrócimy na tory funkcjonowania demokratycznego i samorządów, które są podstawą funkcjonowania obywatelskiego w naszym kraju, Polska zginie. Jeszcze raz apeluję do wszystkich, którzy mają na to wpływ, a każdy z nas ma wpływ na to, pomóżmy naszemu krajowi, jeżeli chodzi o nas, ale nasze dzieci i nasze wnuki. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie pytania, to bardzo proszę. Nie masz. Do wspólnego zdjęcia jeszcze zapraszam.